Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dobra, przed chwilą się obudziliśmy i u nas nadal nie ma prądu, a że po pracy mamy wyjazd, to wszystko leży rozgrzebane na podłodze, cała walizka z rzeczami, bo wczoraj po ciemku niewiele widzieliśmy, no i nie ma też ciepłej wody, jeżeli nie ma prądu i właśnie teraz dosyć chaotycznie się przygotowujemy, rozpoczynamy dzień, właśnie zajmuję orto soczewki po nocy i działamy. Jesteśmy w drodze do pracy, w bagażniku jest walizka zapakowana rzeczami, które pakowaliśmy po ciemku, więc nie mamy pewności, jak będą wyglądały nasze stylizacje, ale prawdopodobnie dzisiaj wieczorem po pracy prosto wyjeżdżamy na Śląsk. To będzie ekspresowy wyjazd, śmigamy już dzisiaj, żeby po prostu na jutro być już na miejscu wyspanym, wypoczętym. Plan jest taki, żeby dzisiaj nocować w Katowicach, słuchajcie, także Katowice nocą. Tak. Są jak ty i ja. Dobra. To wszystko przed nami w dzisiejszym vlogu. Dokładnie. A jutro jedziemy do Legendii. Wesołego miasteczka na Śląsku. Park rozrywki w sumie cały taki. Okazuje się, że ja tam kiedyś byłam, jak miałam jakieś 3 latka i byłam takim knypkiem małym. I mama mi wczoraj wysyłała zdjęcia. Ja nie wiedziałam, że to było tam. I lecę po prostu skontrolować, co tam się zmieniło. Ja pamiętam wszystko ze zdjęć i pamiętam, że były latające ławeczki nad zoo gdzieś w okolicy. Ale nie chcę cię martwić, ale wydaje mi się, że po tylu latach to się wszszystko już zmieniło troszeczkę. Już bym powiedziała, że ja już tu byłam, ja już to widziałam. No tak, że już nie ma sensu. Tymczasem podjechaliśmy właśnie na zalew. Za chwilę zaczynamy zmianę. No i coś miałam dodać. I nie wiem co. No i już. Jestem strasznie zakręcona. Jest takie zachmurzenie duże. Tak, no i widać jednak po ulicach, po tych burzach, które przeszły wczoraj, to naprawdę zostawiły po sobie ślady, pełno gałęzi, jakieś liści, taki ogólny harmider na ulicach. Jeszcze gdzieś tam się te gałęzie plączą wszystkie. I idziemy. Idziemy. Czuję, że mam wypieki i widzę, że troszeczkę mnie tu zaczerwieniło słońce dzisiaj, ale tylko już tak pod koniec zmiany, bo początek dnia był bardzo pochmurny. Kończyliśmy pracę. Tak, i słuchajcie, jedziemy do domku jeszcze na sekundę się trochę odświeżyć. My już jesteśmy gotowi do drogi, teraz czas przygotować nasz samochód. Samochód jeszcze w całości zatankowany, jedziemy w drogę, ruszamy. Komu w drogę? Temu? McDonald's na przykład, albo KFC, albo Burger King, albo jeszcze inny fast food, ale jakiś fast food, albo hot dog ze stacji. No, opcji jest wiele, to jest wolność. A przed nami? Wolność. 240 km. No. Godzina? 19. No dobra, skoro już jesteśmy w trasie i planujemy zostać w podróży do jutra, to wypada
jakimś noclegiem. Takie wstępne rozeznanie zrobiliśmy. Chyba mamy już swój typ, bo jeden mieliśmy, ale już przepadł. Tak czy siak warto w sumie, jeżeli takie spontaniczne wyjazdy Was nie stresują, poczekać troszeczkę, bo często ceny pokoi spadają, więc na bookingu warto to śledzić. A teraz znalazłam jeszcze jakiś newsletter i chyba bezpośrednio w hotelu się właśnie zarejestrujemy i jest całkiem spoko pokój. Więc wbijamy dzisiaj do hotelu Silesia. Droga niezbyt przyjemna, wszystko w remoncie. Tutaj masz tor przeszkód. Właśnie nie wiem, czy na mnie cyknął ten taki fotoradar, który mierzy odcinek jakiejś trasy, że były tutaj bramka taka z kamerami i potem tam bramka, nie wiem. Delikatnie może mogło mi cyknąć. Fascynuje mnie ta chmura. Ona się jakby składa z dymów trzech? Nie mam pojęcia. I faktycznie już widziałam przez chwilę, że są tam kominy, więc to wydobywa się dym przechodzący z taką chmurę, która wygląda jak taka normalna chmura. Dokładnie. Ale dla mnie jadłam tylko ciastka z maczka. Wieki nie jadłam. Ruszamy w dalszą trasę. Jesteśmy w Częstochowie, więc już... A nie, w sumie jeszcze godzinkę pokazuje drogi przed nami. Tak? Całkiem konkretnie. Ale zmierzamy do Katowic. Nocleg już mamy zaklepany, zarezerwowany, więc... więc uprzedziliśmy, że będziemy dosyć późno. Ale jeszcze tego dnia. Nie dotarliśmy jeszcze na miejsce, a dostaliśmy już tyle propozycji, spotkania, zaproszeń na kawę w Katowicach, gdzieś tam w okolicach, że jest to niesamowite, ile osób ma ochotę gdzieś nas wyciągnąć albo pod tym pretekstem zamordować. No ja dostałem dzisiaj alert RCB, że uciekł jakiś groźny przestępca na Śląsku, a my tutaj na Śląsk przyjeżdżamy, także na żadne wiadomości nie odpisujemy. Nie, no niestety wpadłam tylko na chwilkę, ale przekaz mówił, że będzie nieco bardziej pozytywne, bo ojej, jak to jest już ładnie, już tu są budynki, ja tu się muszę bardziej rozglądać, bo na Śląsku jest dużo sercowników, takich już naszych znajomych z internetów, także bardzo nam jest miło i następnym razem musimy wpaść na dłużej, zdecydowanie, bo dzisiaj to tak tylko wpadamy, jutro wpadamy, no ale będzie intensywnie, będzie się działo. Skręć w prawo, następnie. Serafian, nie znasz hotel, mistrzuniu. No gdzieś musimy podjechać jeszcze kawałeczek. Prosto jedźmy najlepiej. Okej. Centrum konferencji. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. A nie to? Poczekaj. Nie, tu jest jakiś parking też. Parking, w prawo. Piąterko? Tak. Tu lusterko. Ale rym.
zdarzyło. Dotarli po całym dniu. Wjeżdżamy na górę. Zaraz zobaczymy nasz pokój. Zarezerwowaliśmy opcję ekonomii, a trafiliśmy do quality. Pokój 705. Dzień dobry. 705. 5. Fantastycznie. Uwaga, mam kartę, ale nie mam ręki wolnej. Trzymaj. Elegancko. Już tu. Proszę bardzo. Zapraszam. Dzień dobry. Wow, bosko. Łącza? A, kartę trzeba włożyć. Jest. No, ślicznie. Patrz, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo fajnie. O, zaraz wyjdzie herbatka, chyba coś tak czuję. Jest prąd i ciepła woda prawdopodobnie, bo tego u nas dzisiaj w domu zabrakło. Bardzo, bardzo w porządku. Super, bardzo przyjemnie. Dobra, Grażyna, rura. Zrobimy na instruktorę, ja też tam. Tak, rura. Mocniejszy, powtórka, za słabo było. To ma być rzut całkowity. Siupa, mocna siupa. Go, 3, 2, 1, siupa! Elegancko. Zaliczone. Plan był naprawdę dobry. Jak brałam prysznic, to Rafał już stworzył listę miejsc, które odwiedzimy, podbijając Katowice nocą, ale jednak coraz bardziej podoba nam się pomysł śniadania na mieście. To jest po prostu bardzo fajny sposób zwiedzania i myślę, że będziemy po tym w zdecydowanie lepszej formie na atrakcje, które nas jutro czekają, niż po szalonej nocy na mieście. No i dzisiaj troszeczkę odpuszczamy, nie odpuszczamy, po prostu zmieniły nam się plany, tak? No bo jednak zobaczcie sami, jaka tu jest pościel, jakie tu są łóżeczka. I po prostu ja nie wiem, po co stąd w zasadzie wychodzić, jak już jesteśmy wykąpani, mamy piżamki, zaraz zrobię herbatkę, mamy telewizor, to już w ogóle dla nas jest atrakcja ogromna, mamy ile lat już bez telewizji w domu. Także Rafał bierze prysznic, ja robię herbatkę i mamy Katowice nocą w Silesian Hotel. Chyba starczy nam telewizji na kolejne kilka lat. Dzisiaj już skakuję w orto soczewki i zaraz kładziemy się spać. Kładziemy się spać, mam już orto soczewki, więc zamykam oczy. Dziękujemy pięknie za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania i kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!